Cześć, tutaj Leszek z kanału YouTube Kuba Kuba. Dzisiaj jestem w Dobrownikach koło Szczytnej. Chcę zdobyć szczyt Wolasz i Rudnik. Jestem na końcu ulicy przy niebieskim szlaku. Tutaj jest droga ustępniona do ruchu publicznego. Niby tam strefa jest ruchu. Nie wiem, postawiłem tutaj samochód przy mostku i idę dalej na piechotę. Tam roboty drogowe były, tam jest zakaz znowu wjazdu, roboty trudno. Tutaj pan wyjeżdżał z posesji, mówi, że można tutaj postawić. No dobra, zobaczymy jak przyjdę. No to idę. I dochodzimy, 100 metrów tam. No, pod Wolarzem 594 metry i 55 minut do Wolarza, czerwonym szlakiem. Proszę bardzo, do góry. O, od razu mamy. Tak, a jak chcecie, to pod Muflonem możecie iść czerwonym prosto. Powiem szczerze, że stoję tu. O, tu jest. Tam trzeba dojść do góry. I na samą górę już mi się odechciewa. A tam robiłem zdjęcie na dole temu szlakowi. Jakbyście spod Muflona szli, to byście tą drogą zaszli i tutaj do góry. Już mi się nie chce. Wiem tylko jedno, bez kików to ani rusz, tam jest droga na dole, a tu jest o tak, jest poziomo, trzymam, a idzie z jednego końca ekranu do drugiego. No taka jest wysokość. Da w tyłek to podejście. Spojrzałem na mapę, to tak jakbym przeszedł jedną kreseczkę. Dlaczego? Bo stoję w miejscu, bo idę pionowo w górę. Nie odwracajcie się tu za ten uskok. W ogóle w dół jestem wyżej niż drzewa. Dalej, cały czas piono. Tak ustawię aparat, żebyście widzieli. I teraz idąc na Wolarza, dokonałem niezwykłego odkrycia. Ja już byłem w pół przygięty, zobaczcie. Oto się rozchodzi, oto Muszelkę. Tu było morze, prahistoryczna kraina. Zobaczcie, na wysokości 700 metrów patrzyłem na poziomicę. Jestem tam dalej, to były doliny. No, prahistoria normalnie. I tak idąc, zmęczeni, trzeba szukać takich rzeczy. I taki skarb znalazłem tutaj idąc. A jęczałem na całym filmie. I idąc na Wolarza, myjcie głowy w dół, to znajdziecie więcej. Ja tam już jedno zaznaczyłem, teraz zobaczcie, zaznaczyłem drugą muszlę. Tutaj zrobiłem zdjęcie. No, to są znaleziska. To jest powyżej 700 metrów. Może było. O, na ścieżce. I jestem na Rudniku. 845 metrów, proszę bardzo, idąc na Wolarza dalej, mijamy Rudnik. I tak wygląda szczyt Rudnika. Obiecywałem wam Rudnik, macie Rudnik. I tu Wolarz, 852 metry. Tutaj jest czarny szlak, tędy, a tu jest czerwony. I pieczątka, chyba jest to tego. Dobra, fajnie. Trzeba się śpieszyć i uciekać, bo będzie deszcz. I uciekam z Wolarza, z powrotem tą samą drogą, już nie będę kręcił. Wolarz wygląda jak fajnie, tylko trochę za dużo tego wody. Proponuję pod Wolarzem 594 wejść czerwonym na górę i zejść 30 kg w plecaku. Właśnie to miałem i śliskie to było. Jestem cały mokry. Niosłem kamienie. Tam wysoko są żnaki. Ja tu robię i zobaczcie jak wysoko. Tam aż.